Jeżeli wszystkie schody będą nowe, to również schody po stronie zachodniej, czyli zakaz przemieszczania się po tych schodach, gdzie są usytuowane trybuny siedzisk plastikowych. Mając jeszcze na uwadze notatkę służbową policji, gdzie stwierdza, że infrastruktura sportowa zagraża bezpieczeństwu osób uczestniczących w widowisku, utwierdzało mnie w przekonaniu, że zamknięcie tych trybun jest zasadne ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ wszyscy się odwołujemy do bezpiecznego przebywania na stadionie. Po spotkaniu z komendantem policji, gdzie uczestniczyli, mówię, przedstawiciele grupy, tam padła pierwsza moja deklaracja, że taką decyzję prawdopodobnie podejmę. Przyjechałem do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, sporządziłem stosowne pismo. Wiedziałem, że odbywa się trening zawodników granatu na stadionie, ponieważ jesteśmy w przededniu meczu. Tam spotkałem pana Grzegorza Żuka. Pan Grzegorz Żuk potwierdził przyjęcie informacji, która się znajduje na stronach internetowych, które będę przekazał. Oprócz tego jeszcze wysłałem dodatkowo faksem do klubu, ponieważ nie znałem do końca, jak konstytuował się zarząd klubu, więc poinformowałem jeszcze w formie wysłania faksu, że mecz może się odbyć bez udziału publiczności. Równocześnie 11 marca, jak otrzymałem decyzję inspektora budowlanego Strażyc Łuk Kamiennej, złożyłem pismo z prośbą o wyjaśnienie, czy mecz może się odbyć z udziałem publiczności, czy też nie. Ponieważ do końca nie miałem informacji, czy ciągi komunikacyjne, tutaj mam na myśli schody, od strony zachodniej są dopuszczone do użytkowania. Takiej odpowiedzi do piątku, do godziny 14, kiedy przesłałem pismo do klubu, nie otrzymałem. Odpowiedź otrzymałem dzisiaj z datą poniedziałkową, która w moim przekonaniu potwierdza słuszność mojej decyzji. Do końca nie byłem przekonany, czy słuszna była decyzja moja, ale wydaje mi się, że przy tym piśmie, z którym się dzisiaj zapoznałem, moja decyzja była słuszna.